Dzień dobry. Wygonili mnie do magazynu. Nakręcaj se leśnele w magazynie, bo duży ruch na sklepie. Kochani, jest takie przysłowie, ubrał się diabeł w komrze i ogonem na mszę dzwoni. Tak, to teraz leśny dziadek, który sprzedaje kałasznikowy, będzie wam opowiadał o tym, jak nie dać się naciąć sprzedawcy na tak zwanego magazynowego kałasznikowa. Pokażę wam krok po kroku, co sprawdzać, żeby mieć pewność, że kupiłeś kałaszka, który ci jeszcze troszkę postrzela. I teraz tak. Umówmy się, że nie patrzymy dzisiaj na kwestie estetyczne, tylko patrzymy na kwestie użytkowe. Co rozumiem pod pojęciem kwestie estetyczne? Żeby ta farba czy oksyda nie była powycierana, żeby on był zgodny numerycznie. To kolekcjonerzy, a strzelcy, którzy chcą mieć fajnego kałacha w szafie i jednocześnie mieć pewność, że na strzelnicy on się będzie zachowywał poprawnie, zwracają uwagę na zupełnie co innego. Po pierwsze, jak jedziesz kupić kałasza, dużo czasu sobie zarezerwuj. Nie ma pośpiechu, sprzedawca musi ci udostępnić ladę, proszę bardzo. A kupujesz kałasza online, na przykład u leśnego? Jak chcesz mieć pewność, to sobie zażycz masę zdjęć dotyczących danego konkretnego egzemplarza, tych punktów broni, o których ja będę mówił. Bo wygląd swoją drogą, a bezpieczeństwo, funkcjonalność, celność, trwałość swoją. Czyli zakładamy, że jesteś w sklepie na miejscu, dostałeś kawałek lady, masz swoją latarkę i kałaszka. Rozbieramy do rosołu. Co przez to rozumiem? A no tyle. I wystarczy. Punkt pierwszy, serce broni, czyli lufa. Zakładamy, że kupujesz kałasznikowa innego niż jugosłowiański, bo wszystkie modele z całego świata mają chromowany przewód lufy, jugol nie. Czy to dobrze, czy to źle? No, o jugosłowiańskiego AKM-a musisz dbać o wiele bardziej niż o każdego innego. Po każdym strzelaniu musisz go ładnie czyścić lufę. Natomiast tutaj mamy chrom. Bierzesz sobie latarkę. Punkt pierwszy. Zaglądamy na koronę lufy. Nie ma nic ważniejszego w tej broni niż korona lufy. Tutaj macie na obrazku pokazana piękna korona lufy z wylewką. Wylewka jest, proszę ja was, wyraźna. Nie ma ubytków, nie ma uszczerbków na chromie. To oznacza, że jest to kałasznikow, który strzelał mało, wcale nie strzelał. Lub strzelał dosyć dużo, ale był zadbany. Nikt go tam żelaznym wyciorem nie czyścił od strony wylotu lufy. Tak, warto też wziąć sobie lufę pod światło, nawet zaświecić latarką z drugiej strony i zobaczyć, jak ona wygląda na całej swojej powierzchni. Jeżeli chrom będzie lekko wypalony od strony komory nabojowej, tam od stożka przejściowego, to żadna tragedia, bo on się i tak bardzo ładnie wpasuje, ten pocisk lecący. Jeżeli korona lufy jest ok, to będzie to broń celna. Tyle, że gdy trafisz na jakieś już wyszczerbienie w chromie, to traktuj tą broń jak egzemplarz, który jest z lufą niechromowaną, czyli czyścimy po każdym strzelaniu. Bo rzecz wygląda tak, że po strzelaniu, jak zostawisz lufę z ubytkami chromu, nieczyszczoną, to te wszystkie żrące sole, one wchodzą pod tą powierzchnię chromu i pyk, pyk, pyk. On ci po kawałku odskakuje po prostu. I wtedy już taka wersja broni zamordowanej to jest broń, gdzie pole zamieniło się w bruzdę, czyli chrom wyskoczył z pól i już nie ma tego prowadzenia pocisku w lufie. Więc lufa, lufa, Iberales to jest podstawa. Cała reszta w kałasznikowie to są kwestie wtórne. A nie, przepraszam, jest jeszcze druga bardzo ważna kwestia związana poniekąd z bezpieczeństwem. Otóż zaraz po tym, jak sprawdzisz przewód lufy, to robisz taką rzecz. Zamykasz oczy i w spokoju
wodzisz opuszkami delikatnie po komorze zamkowej w okolicach oporów ryglowych. To są te dwa miejsca. To, co teraz mówię, dotyczy tylko AKM-a, nie AK, nie freza, tylko wytłoczki. Bo wraz z ilością oddanych strzałów następuje zmęczenie materiału i w pewnym momencie te opory ryglowe zaczną się rozchodzić na boki. To jest bardzo zły sygnał, bo to oznacza, że jeszcze, nie wiem, 100, 200, 1000, może 1500 strzałów i po prostu dostaniesz w ryjek suwadłem całym, z klapą łącznie. Bo opory po prostu przepuszczą zamek, wszystko poleci do tyłu. Także trzeba sprawdzać. Szczególnie jeżeli kupujesz broń używaną. No bo ja nie wykluczam, że zobaczysz, no tak, lekko wykruszona tutaj korona lufy, gdzieś tam chrom się kruszy, ale sprzedawca mówi, chłopie, bierz, bo to jest okazyjna cena. No i rzeczywiście tam płacisz, nie wiem, 1990 czy 2300 zł za broń i widzisz, że tam są ubytki w chromie, no ale okej. Postrzela jeszcze 2, 3, 5 tysięcy strzałów, wytrzyma. Bierz. Ale wtedy tym bardziej sprawdź tutaj, delikatnie wodząc, może sobie nawet tak pod światło zerknąć, bo to takie załamanie, to wybrzuszenie tutaj będzie widać, tak? Tutaj, o, proszę bardzo. Jeżeli to sprawdziłeś, to w zasadzie sprawdziłeś całego kałasza. Więcej nie trzeba. No bo co jeszcze? Proszę, tłoczysko, a suwadło. Gibie się, rusza się na wszystkie strony. Czy to źle, czy to dobrze, to nie ma znaczenia tak naprawdę. To jest kałach, to jest klekot. Oczywiście z fabryki wychodzą na sztywno połączone, ale są egzemplarze, gdzie po pierwszych 10 strzałach łapiesz ten luz i już się martwisz. Tym się totalnie nie przejmuj. Jeżeli ktoś ci sprzedaje kałasznikowa i mówi, to jest egzemplarz fabrycznie nowy i rzeczywiście patrzysz, farba ładnie, tutaj drewno zachowane, to wiesz, jak sprawdzić, czy on jest fabrycznie nowy? Bierzesz sobie tłok i bierzesz czoło tłoka. Po pierwsze, czoło tłoka powinno być bielutkie, oprócz egzemplarzy rumuńskich, bo rumuńskie są tutaj czernione specjalnie. Ale jeżeli są takie ślady frezowania, takie kółeczka, to rzeczywiście masz nowy tłok, czyli jest szansa, że broń jest nowa. Natomiast jeżeli on jest tak ładnie, że tak powiem, zaszlifowany na połysk i jeszcze te krawędzie są takie zeszlifowane, spolerowane, to ktoś się bawił, ktoś broń szykował. No bo wiecie, tutaj całe to suwadło możesz pomalować na nowo. Tu nie ma śladów, tak, jest ładne, czarne, ale tłok, prawdę ci powiem. Patrzcie, jak się upaprałem, to dla was. Okej. Okay. Jeżeli jeszcze chcesz sprawdzić, czy rzeczywiście broń jest fabrycznie nowa, jak sprzedawca reklamuje, to czoło zamka. Jeżeli tutaj jest taka obwódka odbita od spłonek, to znaczy, że broń strzelała. A jeżeli jest rzeczywiście śliczniutka, jeszcze ze śladami frezowania, no to broń jest nowa. Natomiast no nie ma cudów. No słuchajcie, kiedy przestano produkować? Koniec lat 80. Trafienie na egzemplarz fabrycznie nowy graniczy z cudem. Okej. Okay. Co jeszcze? Możesz zajrzeć jeszcze w rurę gazową. Powinna być ok. Jeżeli są wżery, no to co? Mogło być tak, że ktoś, nie wiem, strzelił nawet 5 razy z tej broni, odłożył, nie wyczyścił, będziesz miał wżery. Nie przejmuj się. Widziałeś zdjęcia z Afryki, z różnych takich lokalnych, tubylczych konfliktów. Czasami ta rura gazowa jest, czasami jej nie ma. Jak ci tutaj będzie już perforowała, to dopiero wtedy się rozejrzyj, może ktoś ci wymieni. Może leśny dziadek coś znajdzie u siebie na miejscu. Także mówię, nie przejmować się tym. Jeżeli chcesz sprawdzić zgodność numeryczną broni, no to okej, bierzemy sobie numer seryjny tutaj nabity na broni. W pierwszych egzemplarzach z lat 70. jeszcze masz numer seryjny tutaj na chwycie przednim i po kolei sprawdzamy. Na zamku może być dobity wtórnie, bo teraz sprzedawcy mają obowiązek oznaczać istotne części broni. Więc jak masz dopalony na przykład laserem, to się nie przejmuj. To znaczy, że ktoś no, po prostu dostosował broń do przepisów. Na suwadle
ten sam numer. Na rurze gazowej, ten sam numer. Na żerdzi sprężyny powrotnej, na tym zakończeniu, ten sam numer. Uwaga, czasami się zdarzały kałaszki bez numeru na żerdzi. Tak wypuszczali. I na sam koniec, proszę bardzo, tutaj na pokrywie komory też mamy wybity numer seryjny broni. A jeżeli się nie zgadzają, co to oznacza? Czy to na pewno był remont? Niekoniecznie. A może chłopaki na poligonie czyścili i zrobili szacher-macher, zamienili się niechcący zupełnie. Więc oprócz takich kolekcjonerów, purystów, całej reszcie kupujących polecam nie przejmować się tak w 100% zgodnością numeryczną broni, bo to wcale nie świadczy o remoncie. No i co? Składamy sobie kałaszka. Przejrzeliśmy. No widzicie, ile to zajęło? 7 minut 5. I masz pewność, co kupujesz. I apeluję, lufa, lufa i jeszcze raz lufa. Bo cała reszta to jest do naprawienia, do wymiany. Natomiast nie ma już, rzadko się zdarzają lufy z zestawów naprawczych. I jeżeli masz lufę zjechaną, czasami ktoś do mnie dzwoni, słuchaj Leśny, a sprzedałbyś mi lufę albo wymieniłbyś mi lufę w kałaszu, bo kupiłem okazyjnie. A ile dałeś? No 2000 za kałasza, ale tam lufa jest do dupy. No to mówię tak, w czasach, kiedy jeszcze miałem lufy na wymianę. Lufa 1000, usługa 500, 1500 zł. To mi się nie opłaca. No właśnie, nie opłaca się. W związku z tym pamiętajcie, zaczynamy od lufy i możemy skończyć na lufie. Bo to, że on na wierzchu ślicznie wygląda, no Boże, no, to jest jak samochód powypadkowy, zawsze można pomalować. Wyszkiełkujesz, wyszlifujesz, włożysz farbę, wypalisz w piecu i masz kałaszka jak nowego. Tu, ten żelazny pręt, to jest najważniejsze. Także no co, no życzę wam udanych zakupów. Sprawdzajcie, bo to nie jest broń, którą kupujesz na 2 tygodnie, to kupujesz z reguły na lata. Podpinajcie magazynki i heja na strzelnicę. A oczywiście nie może zabraknąć reklamy. A gdybyś chciał sprawdzony egzemplarz, to Leśny Dziadek ma chyba jeszcze z 10 AKMS-ów rumuńskich z idealnym przewodem lufy. One były strzelane, niektóre symbolicznie, niektóre mają jakieś takie fajne napisy z wojny w Bośni. Natomiast gwarantuję wam, że każdy z moich AKMS-ów ma lufę w stanie idealnym, mint. Tyle na dzisiaj. Idziemy na łowy. Cześć.